Siema, ziomki, ziomale, witam Uksantora na kanale i mamy nową maszynę, jak zwykle. Nowa maszyna, jak zwykle za dukaty, gofrownica. Można sobie przejść, póki to jest to ogłoszenie, to można sobie tak przejść. No i jest rzeczywiście gofrownica, jak zwykle za 16 dukatów do kupienia. Tak więc kupuję, stawiam tutaj. Pierwsze co robię, to oczywiście rejestruję sobie, pyk, rejestracja 13 godzin 20 minut, nagrodę za rejestrację dostanę 80 OP i 10 punktów do galerii, do ścieżek, to dużo, te 10 punktów to dużo, a te OP no to takie kurde, nagroda pocieszenia, żeby nie było nic. No i zobaczmy co tutaj mamy. Gofr klonowy, o kurde. Gofr dyniowy, gofr ananasowy, gofr z lodami, gofry kukurydziane i gofr czekoladowy. Ciekawe, że... Patrzcie, gofr... czemu ten gofr czekoladowy jest na dole zwykły, a u góry... moim zdaniem to ciasto powinno być z czekoladą, ale dobra. I oczywiście po kolei... Gofr klonowy, to tutaj dodajemy cukier klonowy. Standardowo jest to mąka i jajka, tak więc dużo surowców idzie. Tutaj mamy... O, sos dyniowy! Sos dyniowy, z sos maszyny, to ciekawe. O kurde, to nie tak łatwo. Tutaj dżem ananasowy, czyli też z maszyny. Tutaj lody mango, czyli też z maszyny. Cholewcia. Tutaj mąka kukurydziana, czyli z kuchni. A tutaj, no to już produkt pierwszy, czyli z drzewa dukatowego, gorzka czekolada. No trochę. Dobra, teraz sobie oczywiście porobię tego, no powiedzmy, po 20 z każdego. Czyli nastawiam 20 tych i 20 następnych. I już wybieram ostatni, czyli czekoladowy. Odbieram sobie pięknie, przyspieszam, pyk, ciachu machu. Tu sobie nastawię czekoladowy. No i co trzeba wpisać? Oczywiście w wyszukiwarce trzeba wpisać gofr. 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 Tu jest rzeczywiście gofry, ale wszędzie jest początkowa nazwa gofr. Dobra, i przechodzę oczywiście do targu maszyny i wpisuję w wyszukiwarce gofr. Enter, potwierdzam. No i są te. Najtańszy jest czekoladowy. Drzewo dukatowe, na dodatek gorzka czekolada, które nie wszyscy mają i najtaniej schodzi. Za 1800 bez podwyższenia ceny, za cenę plus 400, 9300, no. Nie, no mało to jest. Kolejnie są droższe. Klonowy, z lodami, kukurydziany, ananasowy. I najdroższy jest dyniowy. Tu idzie sos dyniowy. 5240 za 10, za 0 i 26200 za plus 400. Czyli, a na dodatek, że jeszcze trzeba robić tutaj sosy, idą jajka, mąka, to cały czas wygrywają chipsy oberżynowe, które sprzedajemy za 44 tysiące. Ja sobie robię akurat chipsy bananowe, bo jakoś potrzebowałem do tego, do tablicy zadań i nie miałem akurat. No a... najważniejsze, no i najlepszy zarobek to jest, robimy tutaj na w krośnie tkaninę lnianą, w kopalni puszczamy bomby beczkowe i z tego robimy parasolki z kiwi. One są najłatwiejsze w produkcji, bo idzie tylko kiwi. Robimy parasolki z kiwi i to jest najlepszy sposób na zarobek. Do tej pory najlepszy. Tylko oczywiście ograniczona jest ta bryłka żelaza. No i że trzeba robić tkaninę. Akurat tkanina nie jest ograniczona.
Ale ograniczone są bryłki żelaza, nie? No, co tutaj? Pingwin. Pingwina nie chce. Pingwin niech sobie poleci sam, nie ucieknie. No i tak. Oczywiście jak wybierzemy parasolki z kiwi, to za plus 400 sprzedaje to za 128 600. Oczywiście najłatwiejsze w produkcji są chipsy z oberżyny, to najczęściej sprzedaje za 44 000. I nadal to jest najlepszy sposób do zarobku. No ale oczywiście tą maszynę trzeba kupić. Gofrownicę. No bo będzie potrzebna do misji specjalnych, które będą albo następne, albo jeszcze następne, ale będzie potrzebna. Tak więc kupiłem, a tymczasem chowam ją do magazynu. Nie jest mi potrzebna w ogóle. Może sobie kiedyś dorobię więcej tych produktów. A tymczasem oczywiście widzę, że bardzo króciutki filmik z tego wyszedł. 6 minut, prawie 7, może nawet nie 7. No i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, zostawieniu subika, zasubskrybowaniu mojego kanału i trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa! Cześć, na razie!